Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Days Gone. Dokładnie w tym miejscu skończyliśmy sobie poprzedni i też czekałem z nagraniem tego odcinka na wasze komentarze pod poprzednimi premierowymi dwoma, które się pojawiły wczoraj. I słusznie zwróciliście uwagę na lekkie dysproporcje, albo no, nie jest zbalansowany głos i dialogi. Z tego względu, że w przerywnikach filmowych są one głośniejsze, w takich normalnych pogadankach, w trakcie gdy możemy poruszać się postacią, są one o wiele cichsze. Będę starał się to wyrównać jakoś w postprodukcji, ale w grze mam ustawione wszystko na 100%, w sensie na 10 punktów, tak samo dialogi, jak i wszystko inne, więc po prostu ścichłem sobie parę takich efektów dźwiękowych, a w postprodukcji będę się całość starał podgłośnić, więc mam nadzieję, że dialogom to wyjdzie na dobre. Nie wiem, da się znać, będę bardzo wdzięczny za info. A tymczasem lecimy sobie z kolejnym zadaniem. Wiele z was też narzekało na to, że jest jakaś, nie wiem, brak optymalizacji. Uwierzcie mi, nie wiem, jeżeli na YouTubie coś jest nie tak, w sensie, że inaczej obraz wygląda, bądź też coś tam przytnie, to uwierzcie mi, że jakby ja w moim normalnym doświadczeniu tutaj, w tym momencie, jest wszystko okej, jeśli chodzi o to płynność. Oh shit, aż bym zwjechał. Oh fuck. Dobra, uszkodzenia od lądowania. Może zmniejszyć uszkodzenia od lądowania ustawiając koła motocykla równolegle do ziemi przy użyciu L. Lądowanie po wysokich skokach zawsze spowodują uszkodzenia motocykla. Okej. Nie pamiętam, którym było zmiana tego. Powracanie do ukrycia. Jeśli wróg cię zauważył, wyjdź z jego pola widzenia, ukryj się. Okej. Może przestanie mi widzieć. Jest tutaj gdzieś? Chyba nie. Tutaj mamy skupienie, odblokowałem sobie. Shit. Coś tam jest. Sorry. Chciałem go oznaczyć jak w Sekiro, bo ostatnio strasznie dużo grałem w Sekiro. Okej. Okay. Kto to coś był? Tu jest. To ja jestem, przepraszam. Muszę przeładować. Dobra, miało być po cichu. A wyszło jak zawsze. Dobra, nad nami oni... podnieśli alarm. My mamy ten obóz w zasadzie wyczyścić. Dobra, weźmy co tutaj możemy. Zobaczmy. Cyk. I słusznie zwróciliście uwagę, słuchajcie, że... A może byśmy... jest. Słusznie zwróciliście uwagę, żebym ewentualnie niektóre rzeczy próbował stworzyć w momencie, gdy nie mogę podnieść elementów takich składowych. No co tam? Hej! Kotku, weź nie martw się. Dobra, co tutaj mamy? Dalej. Aha. Rozumiem, że podniosłem broń, która... podniosłem broń, która nie ma amunicji. Brawo, Seto. Jesteś inteligentem. Wróćmy do tego. Tutaj mamy przynajmniej 11 strzałów jeszcze. Dobra, nad nami. Tam, minimum dwa głosy. Słyszę. Po lewej nie ma nikogo. Kurwa, zniknął! Nie wiem, czy on ma zamiar do nas podejść, czy... Nie szedł w drugą stronę. Wejdzie w drugą stronę, dobra. No to postaramy się oczywiście podejść do nich, jak najbliżej tylko możemy. Żeby nie strzelać, wiecie, na oślep. Hello.
Co to było? Dobra, zaatakowałem go prawdopodobnie po prostu na takim, wiecie, przechyleniu. I teraz tak, czy tutaj mamy jakąś amunicję? Mamy tylko troszeczkę w magazynku. O, shit. Kobieto, a dziś ty wychodzisz. Nie wolno tak patrolować, bo byście mnie jeszcze zauważyli. Nie wolno... Jezus Maria, jaki on jest bezwzględny. Dobra, i tam ktoś się grzeje ładnie przy ognisku. Oczywiście postaramy się go... Ej, a jakby tak dało radę go wepchnąć do tego ogniska. O boj, ale to by było dobre. Bardzo ładnie. Pytanie, czy ktoś tu jeszcze jest? Tam mamy parę osób powieszonych. Splamiliśmy sobie rączki krwią. O. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Proszę się nie odwracać tak błyskawicznie, bo mogą się złe rzeczy podziać. I widzę, że jeszcze jedna kobieta tam jest. Mam wrażenie, że kogoś widziałem. Tu jesteś. Tak? To ja. Niepokorny. Hej, co? Idą! Co to było? One shot, one kill. To był one shot, one kill. Dobra. Gdzie jest jeszcze jeden? Ej, one wychodzą tak kurde trochę z tupci, za przeproszeniem. No i gdzie jest ten ostatni? Tutaj, tutaj! O, żeś przypalił gościu. Jezu, kop. Ile ludzi udało ci się wkurwić? To bolało! Strzelba chyba mocno boli. Dobra, zobaczmy, czy mamy jakieś elementy, medykamenty. Cyk, stwórzmy sobie bandaż. Możemy go nawet użyć i stwórzmy jeszcze jeden. To będziemy teraz mogli zbierać te rzeczy z nich, nie? O, szmatę na przykład wzięliśmy, której wcześniej nie mogliśmy. Spoko, tutaj też jest jakiś medykament. Czy coś jeszcze tutaj musimy wziąć? Dobra, to chyba ten generator, ale jest podżurawiony jak sito. Ja się na tym znam. Mhm. Jestem dobra, inżynierem. Powinno załatwić sprawę. I tyle? No to jazda. Tam. Dobra, spodziewaj się. Gdybyś miała naboje, to już bym nie żył, prawda? Słusznie. Bardzo proszę. Nie strzelam do kobiet, jeżeli mam wybór. No to mam wybór? Ja nic nie mam. Nie mam się gdzie podziać. Miło, miło. Czyżbyśmy mieli tu jakiś system reputacji? No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś tutaj podziemny bunkier. Co? Podziemny bunkier? Czekajcie. Mapa. Zbadaj bunkier. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie by mieli tutaj mieć ten bunkier cały. Chyba, że tutaj jest wejście. Czekajcie, cyk. No. O. W końcu, Jezu. Ważne, no. Aha. Tu jest. Dobra. Czyli jeszcze weźmy sobie to, bo tutaj mamy... O, właśnie. I też zwróciliście uwagę, żebym nie używał zbyt często tego zmysłu, bo jednak, wiecie, to jest takie trochę... mech. Ale to fakt. Tylko, że na początku używałem, żeby wiedzieć faktycznie, co jestem w stanie podnieść. Za czym się rozglądać i co jest jakby rzeczą do podniesienia, tak? Taką interaktywną. Więc na początku całkiem fajnie było to zauważyć, ale teraz to już wiemy w zasadzie. Butelki, ścierki, takie inne. Paskudstwa. W zasadzie jak podejdziemy do niektórych rzeczy, to się przecież pojawia ikona. O właśnie, proszę bardzo. Czyżby to była mapa? Mapa. Dobrze oznaczona. Nie ma gładujących patriotów. Misja... A, to jest misja wykonana już. Okej. Okay. Ostra jazda. Nie za bardzo jeszcze wszystkiego rozumiem, bo te wszystkie jakby wątki fabularne się aktualizują z każdym kolejnym zadaniem. Przepisy. Nowe odkryte i możliwe do użycia przepisy są wyświetlane w kole przetrwania. Okej. Okay. Nick, jesteś tam?
Pewnie nic takiego, ale słyszałem chyba dźwięk motocykli. Gdzieś tam na górze. Właśnie oczyściłem wieżę radiową dla Copelanda. Sprawdzę, czy coś widać z góry. Z góry? Okej. Okay. Let's go. No tak, bo tutaj była wieża. Jeszcze. Dziwię się, że nie było żadnego strzelca na tej wieży. Wiecie, na samym szczycie. I ktoś też słusznie zauważył, że gra jest takim trochę połączeniem, The Last of Us. Ej, Dick, wszystko w porządku? Brzmisz jakoś inaczej. Ktoś? To nic takiego. Po prostu dałem się podejść jednej z włóczęgów. Na szczęście skończyła się jej amunicja. Puściłeś ją wolno, tak? Tak. Tak, kurwa. Puściłem ją wolno. Któregoś dnia, Dick, twoje pojebane zasady cię zabiją. Ale wiesz, każdy kiedyś umrze. Więc co za różnica? Bez odbioru. Jezu, ile można włazić. No dobra, zobaczmy, o co chodziło Boozerowi. Łączenie The Last of Us z takim Horizon Zero Dawn. Miał rację, ktoś jest na górze. Widzę dym z ogniska. Ja pierdolę, wiedziałem, że coś się kroi. Gdzie oni są? Zaraz tam będę. Nie, ty może się cholera. Nie ruszaj. Boozer, musi zagoić ci się ręka, żebyśmy mogli się stąd wynosić. Ja się nimi zajmę. No kurde, słuchaj, bo ja tu pierdolce dostaję. Postaraj się nie zasnąć, gdyby zagnało ich w twoją stronę. Bez odbioru. Akcja jest taka, że w zasadzie cieszę się, że tutaj w dubbingu wreszcie jakby zdobyli się na odwagę, żeby używać wulgaryzmu. Zaraz padnę trupem. Ale czasami za często, nie? Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Albo może nie jestem do tego przyzwyczajony, żeby w grach tak często wulgaryzmów używali. Słyszałem dźwięk motocykli. Kolejna misja wykonana. Muszę utrzymać Boozera przy życiu. No, mam nadzieję, że uda nam się go trzymać. Zlecenie fabularne, świetnie. Tylko teraz tak, czy ja mogę jeszcze coś z tego wyciągnąć? Bandaż ekwipunek pełny i jedna nowa umiejętność. Spoko. Wracamy w takim wypadku do Boozera, tylko że problem jest taki, nie znaleźliśmy żadnego karnistra, w zasadzie co się nazywa kanistra, z benzyną. A potrzebowalibyśmy... Bo już trochę tej benzynki nam spadło, nie? Taka połóweczka, można by było powiedzieć. Dobra. Im więcej gazuję, tym oczywiście więcej spalam paliwa. To jest akurat tutaj bardzo fajnie naocznione. Więc, ale tak czy inaczej, warto by było znaleźć trochę więcej paliwka, nie? Więc nie można tak sobie gazować i bawić się motocyklem, jakbyśmy chcieli, no bo jednak tutaj jest survival, w którym trzeba dbać o każdą część, o każdą kropę benzyny. Blenda. Zrobione. Wieża radiowa zabezpieczona, a połączenia radiowe przywrócone. Przyjąłem. Może jeszcze tego nie widzisz, ale radio Wolny Oregon to jedyna rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w barbarzyńców. Jedyna rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w barbarzyńców, to 9 solidnych posiłków. Nie jest przez 3 dni, zobaczysz. Nie ma głodujących patriotów. Mam nadzieję, że jednak się mylisz. Copeland bez odbioru. Radio Wolny Oregon. Trochę jak radio w tym. Jak... Buz, śpisz? No, uderzam do tego obozu, który widziałeś na północ od góry. A wiesz w ogóle, dokąd jedziesz? Dowiem się, kiedy tam dotrę. Bez odbioru. Buzman, miałeś rację. Rozstawili się wzdłuż torów kolejowych. Wybij tych skurwysynów co do jednego. Oh shit! No naprawdę? Dostał! Nie, ja nie dostałem. Okej. Okay. Kurde, amunicja. W ogóle tłumik mi się psuje, 72% już mam. Na daleko mamy jednego gościa. I tutaj mamy jednego na taki średni dystans. Czy oni mają jakiekolwiek? Nie, tylko apteczkę. Chciałem się zapytać, czy mają amunicję. Aj, ucieka wszyscy.
Pytanie, czy ja tamtego mogę odstrzelić? Dobra, chyba się przestali mną interesować. To dobrze. Syk. Dobra, wszystko mamy na maksa. Coś możemy stworzyć? Nie. Tutaj możemy stworzyć. O, Mołotowa możemy stworzyć jeszcze dodatkowego. Będziemy mieli 3x3. I amunicji chyba nie możemy tworzyć w żadnym wypadku. Wyrym podstawa 3x20 amunicji. Już matę sobie jeszcze wezmę. Okej. Okay. Reload? No to jazda. Jest tutaj, wiem, że jest. Kurde, często ich słychać bardzo, bardzo blisko. Jednak kawałeczek jest. Dobra, trzech widzę. Czterech. Shit. Mhm. Idą w miejsce, gdzie ostatni raz mnie widzieli. Ja może obejdę ich od drugiej strony, co? What the hell? Co to jest? What the... Pnyki! Chyba zadziała. Shit! Ale się w... Aha, super, gdzie nie? Padłem we wnyki, no nie wierzę! Nie wierzę, nie trafiłem. Shit! Nie ruszysz się, co? Zaszuj się! Wkraczamy! Wkraczacie, mówicie? No to zapraszam. O nie. Co? Shit! Druga strona. What the fuck? No bez jaj! No bez jaj! O co chodzi? Ile tych pułapek tu porozstawiali? Chyba was kurde grzeje. Dobra, headshot. Fajna ta bręka. Trzeba ładnie przycelować. No, wychyl się. Hello. Ja muszę się bardziej przyglądać na ziemi, czy fakt... A, zobaczcie. Tutaj jest pułapka rozciągnięta linka. Ha. No, wychyl głowę. Bo nie ma zamiaru wychylić. Może go w takim razie zaobejdę od drugiej strony. Ja pierdzielę. No ale dobrze, rozkładają sobie... Patrzcie, kolejna linka. Rozkładają sobie pułapki w swoim obozie. Kolejne, patrzcie, wnyki. No ja też tu mam szczęście, że kurde musiałem oczywiście w to wleźć. Dwie pułapki oczywiście w obydwie musiałem wleźć, nie? Jest. To już wszyscy. Dobra, teraz bardzo... Tylko Vara od góry Orilli. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Vara od mojego motocykla i góry Orilli, czy jak tam się to ona nazywa, ale jeszcze bym chciał tutaj znaleźć, kurde, benzynę, bo tej nam będzie brakowało teraz. Mam nadzieję, że w środku już swojego obozu nie będą mieli tych zasłanych pułapek. Burze. Ci skłoterzy, oni nie zabiją już nikogo na górze Orilli. Dobrze. Dick, powinienem tam być. Znaczy, żeby ci pomóc. Kurwa. Odpoczywaj, Buzmer.
Odpoczywaj. Jak tylko zagoi ci się łapa, pojedziemy na północ. Słyszysz? Tak, łapie. Bez odbioru. Dobra, trzeba ich zlutować, bo inaczej nie będziemy mieli amunicji na następną strzelaninę. Dobra, przejdźmy sobie przez to. Aha, czyli po prostu robi dźwięk. Spoko. Co, jedziesz? Jadę już za chwilę. Podjadę na cmentarz, może uda mi się znaleźć tę skrytkę Leona. Wybacz. Co mówiłeś? Odpoczywaj, buzer. Pojedziemy na północ, jak tylko będziesz w stanie. Tak. Spoko. No, już czuję, że będę bardzo mocno się denerwował. Dick, jesteś tam? Mówiłeś, że... jedziesz na północ? Nie, Buzman. Wiesz, że nie pojechałbym na północ bez ciebie. Tak, wiem. Po prostu jestem trochę nieprzytomny. No, poparzenia trzeciego stopnia mogą tak działać. Nie! To może... Zajmij się, Alvarez, dobra? Dick, to dla mnie ważne. Zajmę się nią, Buzer. Jezus Maria! Bez odbioru. Jakie to irytujące! Bożesz ty mój! We wszystkie możliwe pułapki, kurde, prawie włażę. No co... Poszukaj na cmentarzu pionier skrytki z lekami Leona. Wątek fabularny. Chętnie, ale to jest, kurczę, strasznie daleko. Ja nie wiem, czy ja tam dojadę w ogóle na tej benzynie. Kurwa macie, Dick. Mam dość włóczęgów, którzy przyłażą do mojego obozu i zabijają ludzi, jakbyśmy żyli w syfie. Co się dzieje, Cole? Pojawił się gość, spiskany jak delfin. Zaczął strzelać dookoła i spieprzył. Manny mówi, że jego maszyna ma czerwony bak, a typ nosi jakiś motokrosowy kask, srebrny. Okej, to jak już teraz, może go jeszcze dogonię. Chcę go żywego, Dick. W zasadzie nie znam. Nie znam typa, ale ja mam czerwony bak, bo zaraz nie będę miał paliwa. Skarniemy go i powiesimy skurwiela na tej gałęzi. Czas już pokazać tym zasranym włóczęgom, że w tym obozie panuje prawo i porządek. Bez urazu. Jasna sprawa. Byłaby wielka szkoda, jakbym stracił bez... Zwierzyna na drodze. Kiedyś byłoby z tym kiepsko, ale wiesz co? Nic się nie zmieniło. Paliwo! Tu radio wolne Orego. Prawda was wyzwoli. Kto pamięta dzielnicę biedowy w tym wspaniałym kraju? Ludzi mieszkających w kartonach i namiotach, bo nie stać ich tam. Pod górę tutaj spalimy jeszcze więcej. Shit! A gdzie ja w środku lasu mam znaleźć paliwo? Ale federalni zapomnieli, kiedy nie byli już potrzebni. Jasna. Chcę je załatwić. Nazwy zespołu stresu bezpieczeństwa. Pozbyć się tych starych dur. No właśnie. Teraz wszyscy... Tylko i wyłącznie chyba w obozach, co? Mieszkamy w dziczynie, jak nasi przodkowie. Federalni uważali, że potrzebujemy ich zasiłków i benefitów, by przetrwać. Pokazaliśmy im, że się mylili. Dobra, spoko. Wola, determinacja. Może tutaj znajdziemy coś. Naprawienie, tankowanie. Mechanicy mogą naprawić i zatankować motocykl, ale nie za darmo. Koszty się sumują, więc lepiej dbaj o swoją maszynę na bieżąco. Prowadzenie motocykla. Kiedy twój motocykl nie pracuje, możesz prowadzić go do tyłu i do przodu przy użyciu. Jeśli zależy ci na zachowaniu ciszy albo skończyć się paliwo, można prowadzić motocykl, o ile droga nie będzie zbyt stroma. A wy? No dobra, ale nie mam... Co? Gdzie mam ją? Nie mam go niby popchnąć. Do mechanika? Przecież tu nie mam nigdzie mechanika. A przynajmniej w zasięgu wzroku. Świetnie. Aha. Gdzieś tu są przydale. Jest. Pytanie, czy jest tylko jeden? Czy jest ich więcej? O, jelonka sobie je. Jak miło. Uj. Dobra, uporojaka. I teraz tak, co my tutaj mieliśmy zobaczyć? Pogoni za Leonem. Poszukaj na cmentarzu pionier skrytki z lekami Leona. Tylko, że kurde, to jest dosyć duży obszar. Ten cmentarz, bym powiedział.
Dobra, mam nadzieję, że tutaj nie będzie nigdzie tych sideł już. Butelka? Chętnie. Butelka po piwie, to prawdopodobnie będziemy mogli robić te koktajle Mołotowa, ale mamy już ich w pół, więc w zasadzie nic nie zrobimy teraz. Będę musiał częściej używać po prostu tych koktajli. Skrytka, skrytka. Kurczę, rozległy ten cmentarz, wam powiem. Tu nie ma nic. Jakieś takie, kurde, krwiste doły. Opuszczenie obszaru misji. Aha, dobra. Rozumiem, czyli to nie w tę stronę. A, tutaj też. To gdzieś tutaj musi być. Okej, może wśród tych... Ja wiem, co to jest, grobowce? Coś w tym desenie, tylko że tutaj nie da rady wejść w ogóle. W żaden sposób. Nic. Coś mi się wydaje, że ten rojak, czy jak on się tam nazywa... O. Nie, to tylko bandaże. To się przyda. Wskazywał nam jakby kierunek, w którym musimy iść, czyli prawdopodobnie z racji tego, że tam był... To bardzo możliwe, że właśnie... Jestem też głupi, że tutaj musimy wejść. Co to było? O nie, no bez przesady. Nie będę zdechi bił, jak ja mam kurde sikierę. To musi być tutaj. Aha. Gdzie masz tę swoją skrytkę, Leon? Pat drży. To się przyda. Więc gdzieś tutaj musi to być. Jest łom. Skrytka. A może to? Tego nie wiedziałem. Nie, to jest coś w stylu znajdźki. Czekajcie, bo pad drgał tak. Kurde. Kurde, no patrzę się w tą stronę i mi drga pad. Patrzę się w tą stronę, też mi drga pad. Nie rozumiem tego za bardzo. Bo drganie pada powinno zwiastować to, że gdzieś tutaj jest znajdźka, którą możemy właśnie... Albo może inaczej, cel, który potrzebujemy osiągnąć. O, do bełtu. No bo tego nie będę... A nie, dobra! Dobra. Co my tu mamy? Ja pierdzielę, myślałem, że to jest broń taka biała, którą... Może w jednej z nich. Myślałem, że to jest broń biała, którą możemy podnieść. Skurde trop. Z tym dzbanem. Mam. Teraz muszę tylko rozkminić, komu to oddać. Teraz to, z tego co widzę, to jest, kurde, trochę lipa. No chyba sobie żartujecie. Uzer! Puzzle, słyszysz mnie? Normalnie mi nie uwierzysz. Właśnie widziałem pieprzony śmigłowiec. Śmigłowiec? O czym ty mówisz? Śmigłowiec Niro! Przeleciał tuż nade mną, jakby mnie tam w ogóle nie było. Mhm. I ściągnął mi na głowę rojaki. Skąd pojawia się federalny śmigłowiec? Wyśledzę ich i zobaczę, co oni tu do cholery wyprawiają. Hej, Dick. Uważaj. Nie zbliżaj się do nich za bardzo, póki nie dowiesz się, co oni tam robią. I nie rób nic głupiego. Dobra, przestań, ja nigdy nie robię nic głupiego. No nie! Dobra, czyli nie mogę z takimi rzeczami... Shit. Nie mogę z takimi rzeczami wskakiwać gdziekolwiek i skakać w ogóle po przeszkodach. Więc mamy trochę lipę. Tłum się. Kurde, widział mnie. Fuuuuck! No chodź. Co ty na to? Okej. Jeden out. Dobra, dawaj to. Spadamy. Czyli dwa strzały z siekiery. Jest okej.
szybko. Dobra, oddawaj z powrotem. Tylko, że ja teraz tego nie wezmę w ogóle na... Oh shit. Tylko ja teraz w ogóle tego nie wezmę na ten, na motocykl, bo nie mam... Nie mam paliwa. Shit. Oh shit. Dobra, mamy kolejny trop jakiś? Czekajcie, czekajcie. Ja bardzo chętnie bym tego wyeliminował, raczej po cichu. Bo pamiętajcie, że każde uderzenie taką bronią białą psuje nam ją. Więc warto ich eliminować po cichu. Nóż do butów, znaczy nóż z buta, może tylko nóż do butów, nie psuje się tak szybko, znaczy w zasadzie jest niezniszczalny. Dobra, a tutaj? Możemy coś wyciągnąć z tego motocykla? Niestety, prawdopodobnie paliwka też w nim nie ma. Mogę to włożyć na motocykl? W jakiś sposób? Tak. Super. Tylko, że no nic mi z tego, jak motocykl nie ma paliwa. Nic mi po tym, jak motocykl nie ma paliwa. A paliwo, jak widzę... Chociaż nie, 20% jest nagle. To ciekawe. Co, po wykonaniu zadania, po wykonaniu misji jakoś to paliwo się regeneruje? To by było ciekawe. Tylko, że tak na oparach jeździć, to tak... Wow, czekaj, czekaj! Chyba zwalniają! Da, zatrzymują się! Specjalnie na mnie czekali. Chyba tutaj dawno nie widzieli śmigłowca i helikoptera, wiecie? Jakoś tak dziwnie się zaaferowali tym, że przeleciał śmigłowiec. Ale nadal nie wiemy, co tutaj robią. Co oni tu do cholery robią? Muszę sprawdzić, dowiedzieć się, co kombinują. Trzeba to zrobić po cichu. Oho, po cichu. Żołnierze i badacz Nerona specjalne opancerzone kombinezony, dzięki którym są niewrażliwi na twoje ataki. O, świetnie. Oznaczenie z ukrycia. Użyli lornetki, żeby oznaczyć w przeciwniku oznaczenie celu, ułatwia śledzenie ich ruchów. Jak mnie zobaczą, to koniec. Okej. Rzucić kamień? To odwróci ich uwagę. Nie chcę ci wieść. Teraz już tak. Dobra. Musimy prawdopodobnie śledzić tego całego kapitana. Tego nie oznaczyliśmy, gagatka. Jeszcze jakiś? Dzień dobry. Oh shit, oh shit, oh shit. Krzaki, krzaki. Tam się nie zobaczą. Krzaki, krzaki. Mamy to. Notatka 2000. Podążeniu śladem dużej mobilnej grupy liczącej między 500 a 600 sztuk udało się potwierdzić, że miejscem hibernacji obiektów jest... Wie pani doktor, widzę w grafiku na jutro teren 23, tam. Nie, to Brian. Jasne. Szlak, na czym to ja skończyłam? Udało się potwierdzić, że miejscem hibernacji obiektów jest grota High Desert, czyli teren 15. Podeptane rośliny przy wejściu oraz obecność śladów stóp, co widać na załączonych zdjęciach, wskazują, że miejsce to jest używane od dłuższego czasu. Musi tam być miło i przytulnie. Jak wskazuje czujnik ruchu zamontowany przez porucznika O'Briana, około 447 obiektów weszło do jaskini dzisiaj rano.
Zalecane wysłanie ekipy kontrolnej po godzinie 19, żeby dostać się do wnętrza jaskini i dokładniej ocenić warunki. Uwaga dla doktora Andersona. Pańska teoria, że obiekty degenerują w kierunku prymitywnych zachowań nocnych, wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Koniec raportu. Jebany O'Brien! Nie słyszałeś? Ponad 400 obiektów. A to nie są nasze zwyczajne, przeciętne świrusy. To trzecie stadium. To się stało z samych dzieci. Co z nim? Trzecie stadium? Zapytałem, czy to nie wrócisz. Nie mówiłem, że ja to zrobię. Nie ma już dzieci. A obiekty nie śpią, tylko są w stanie hibernacji. Obudziłeś kiedyś hibernującego niedźwiedzia? Nie. A hibernującego świrusa obudziłeś? W zasadzie to tak. Byłem jednym z ocalałych z kopalni White King. Jezu. Widziałem, jak jeden rozszarpał mojego kumpla, jakby upierał banana. Te kombinezony chronią przed wieloma rzeczami, ale nie przed nimi. Jasna cholera, kapralu. Jezu, tak mi przykro. Dobra, dajcie kwalcie info. I właśnie dlatego nie wejdziemy do środka. Gdybyśmy zablokowali te jaskinie, to, no nie wiem, zmniejszymy ich populację. Nie wiem, kapralu. Jest tu dużo jaskiń. No dobra, wynosimy się stąd. Okej, okay, mamy to. Odciąć jaskinie. Tak, jakby to kogoś obchodziło. Dobra, teraz trzeba się stąd jakoś wynieść. Dobra, w zasadzie ten mnie nie widzi, jak pójdę tędy. Dobra, teraz cicho. I baja bongo, tylko teraz tak, czy on wyjdzie tutaj z zawinkla? Wychodzi z zawinkla. Nie wiem, czy mogę wejść po tych schodach normalnie po Bożemu. Niech lepiej odwróci się i pójdzie za tą skałę. O, właśnie. Tędy. I dokładnie tak samo jak przyszliśmy. Ujuzu! Krzaki, muszę trzymać się krzaków. Zdecydowanie muszę się trzymać krzaków, bo tamten mnie prawie zauważył. Tylko teraz tak, jak tutaj. Okej. Chyba to mamy. Dobra, spodóweczka. Ua! Czyli z nimi nie możemy w żaden sposób walczyć. W ogóle zastanawiam się, jak wyglądają ich kombinezony, bo wyglądają jak na takie sterylne, wiecie, jak w przypadku właśnie jakiejkolwiek epidemii mają takie służby. Nie wyglądają jak na takie, które miałyby je by ich chronić przed jakimikolwiek atakami. No dobra, mają kamizelkę odporną. Ale reszta to jakiś taki foliak. Myślę, że nóż spokojnie by sobie z nimi dał radę. Dalej środki. One nie śpią. 97% i gdzie jest Nero 15%? Odblokowano przepis. Bardzo dużo unlocków tutaj jest. Bełty z osadem. Bełty z osadem sprawiają, że wrogowie obracają się przeciwko sobie. Korzystaj z nich, żeby powodować chaos w szeregach przeciwników. Okej. Okay. Jak tam paliwko? Znowu mamy 20%. Zobaczcie, po zakończonej misji... Buzer, jesteś tam? Buzman, odezwij się. Dick, heja, jestem. A kiedy wyjeżdżaliśmy z Farewell, ten typ z Nero, żołnierz, czy kim on tam był, ten, który zabrał Sarę. O czym ty? Miał identyfikator. Jak miał na nazwisko? O Boże, O'Brien. Gęba ci się nie zamykała. Przez całą drogę aż do Three Fingered Jack. Ten koleś żyje. On żyje, Boozer. O czym ty mówisz? Byliśmy tam. Cały obóz został wybity do nogi. Nie no, wiem o tym, ale usłyszałem... Dostałem się na ich lądowisko i... Zaraz. Ty wlazłeś na ich lądowisko? Co ty... Posłuchaj mnie. Usłyszałem ich przez radio. Mówili o kimś, kto nazywa się O'Brien. Dick, lepiej... Zabieram to. Nie, Buzer, to nie tak. Po prostu... Doładowanie nitro? Nie. Hej. Mało paliwa. No, prześmi się trochę. Bez odbioru. Okej. Okay. Dobra, odjechaliśmy, bo tam akurat byliśmy w pobliżu gniazda w ogóle. To nas też zrespiło, kurde, super ekstra. 2,4 kilo...
Jezus Maria. Z tym radiem. Ja muszę znaleźć w ogóle paliwo. Ile mamy tutaj na mapie? 2 kilometry. Ja nie dojadę na tym paliwie, które teraz mam. Nie ma opcji. Czekajcie, a tu kryjówka w górze. Szybka podróż zablokowana. Oczyść strefy lęgowe, żeby przenieść się w to miejsce. Okej, czyli mamy możliwość szybkich podróży do niektórych miejsc. Do zadania wymagany jest motocykl. Muszę zobaczyć, gdzie będę mógł faktycznie zatankować. A tu? Nie. Tutaj też nie. Będę musiał parę rzeczy pooczyszczać, żeby wtedy, wiecie, na spokojnie się poruszać. Tutaj mamy, o, paliwo. No ale to jest strasznie daleko. Dobra. Żeby wykorzystywać ją, słuchajcie, jak chcemy i zapewnić byt to by było sobie na tyle, rodzinie. Jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Oni napierdzielają w tym radiu. Ale wiecie, to jest takie radio jak właśnie w Falloutie, że w zasadzie cały czas coś tam gadają podczas jakiegoś takiego, jakiejś takiej epidemii, apokalipsy. Chcieliśmy zbudować dobra, trzymajcie się, na razie, pa, pa.